Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Last of Us. Ostatnio znaleźliśmy naszego brata, to oczywiście jest na plus. Udało nam się odpalić elektrownię, niestety tutaj bandziory wlazły, musieliśmy trochę postrzelać. No i trochę Eli się chyba na nas obraziła, wzięła konia i odjechała. Zaraz zobaczymy, jaki będzie tego skutek tak naprawdę. Najpierw trzeba ją znaleźć. Mam nadzieję, że uda nam się ją znaleźć. W ogóle... nawet nie wiedziałem, że w tej grze będziemy jeździć na koniu. Chociaż można było się tego troszeczkę spodziewać. Nie może po być trailerach. Daleko. Znajdziemy ją, nie martw się. Uparte dziewucha. Często no, odwala takie jest, duery. Jest. Pierwszy raz wywinęła coś takiego. Nie wiem, co jest grane. Pewnie to, że nie traktujesz jej troszeczkę poważnie. Zazwyczaj zbywasz wszystkie tematy. Nie da rady porozmawiać o wszystkim. Trzeba by było nad tym pomyśleć. Dobra. Tędy nie pojechała. To jak tędy nie pojechała, to którędy? O, tutaj mamy jakąś drogę przez ten. Przez las. O. Eli, co ci strzeliło? Niezłym tropicielem jestem, co? No, hopsa! O, pięknie. Po śladach. Tutaj? Kolejne ślady. Tutaj, to znaczy gdzie? Tutaj, gdzie jadę? Bo teraz już ich nie widzę. Ona wypuszcza się na jakieś niezbadane tereny. Wszędzie mogą być, kurde, te... zombiaki, znaczy ci zarażeni tak naprawdę. No powiem wam, że nieciekawa okolica. Ewidentnie nieciekawa okolica. No hopsa. Ilu ich tam widzisz? Za dużo, cholera. Znowu będę musiał strzelać. O. No, osłaniaj. No dobra, w sumie jak on tutaj podejdzie. Dobra. Wow! Ja z ręki go szybciej, kurde, dojadę niż ten. Niż miał... wow! Niż miałbym go zestrzelić. Dobra. Tam widzę jednego. O, tutaj jest za przeszkodą na górze drugi. No, strasznie mało amunicji. Uwaga! Dobra, na szczęście nie we mnie. To mi powinien dać sobie radę. Wychylasz głowę, czy tylko rzucasz koktajlami? Tutaj ktoś powinien być, nie? O, właśnie. Yeah. Ktoś mnie chyba zauważył, bo wtedy są takie dziwne momenty. Taki dźwięk jest. Nie wiem, skąd dochodzą teraz te. Zaraz się smażysz, dupku. Nie utrudniaj i poddaj się. Nadal będziesz rzucał tym gównem? Na gość rzuca tymi mołotawami. Dobra, skąd tu jeszcze strzelają, co? Uwaga! Jest tutaj, dobra, widzę. Wow! Wystaje tam jeszcze? Jest. No wystaw łeb! Wyzywam cię! Trafiłem? Jakim cudem nie trafiłem? Okej. Okay. Mam tylko 6 naboi, no po prostu hit. I wy się dziwicie, dlaczego ja nie strzelam. Właśnie w takich przypadkach nadal jest tej amunicji mało. No gdzieś tu jeszcze pewnie jest... tu... posłysz... a, jest! Ej, czy z prawej go nie ma? Płoń, dupku!
Dobra, przynajmniej Tomiego tam. Tomim się zajął. Tutaj jakiś gość jest. I to z długim karabinem, z tego co widzę. No kolego. Klimnie, okej? Okay? Hej, on jest tam! Uwaga! Co jest? Gdzie oni mnie znowu widzą? Się boję, że jak pobiegnę do tego płonącego, to kurna dostanę w dupę. No! Auć! Koleś, nie rób żadnych głupot! Nie? Dobra, teraz mogę. I tam jeden gość mnie tutaj namierzył. Czy ktoś z prawej się do mnie nie zakrada? Bo słyszałem jakieś kurde jęczenie. Tommy? Dobrze. Jak on jest w ruchu, to go nie ustrzelę ni cholery. A niech tylko podejdzie. Trzyma się na... Uuu, Tommy, dzięki. Jednak jesteś jakiś przydatny. Podszkoliłeś się od ostatniego czasu. A, tam jest. Dobra, widzę. Wow, co jest, co jest, co jest? Aaaa! Dobra, i mamy gościa z prawej, i mamy gościa z lewej. Gdzie uciekasz? Jak mu po plerach przejechałem rurą. Aaaa, nie chciałbym tak dostać, gościa zabiłem w ogóle. Ten do mnie z shotgunem, a ja mu jeb rurą. I who's the boss? He? Kurna, ten gość ma kask. I to mnie boli. Jego pewnie nie bardzo tak boli jak mnie. No, nie widzi mnie. Jest spoko. Nadal jest spoko. O. Rzeczy na apteczkę się przydadzą. Albo na koktajl Mołotowa. Gościu nas zgubił. I to mi się podoba. Można do niego podejść i go wykończyć wręcz. Chyba, że zaraz nas znowu zauważy. Nie, nie widzi nas. Hehe. Jest tu ktoś? Jeszcze? Nie. Został chyba on sam. Ups, ups, ups. W ogóle śmieszny jest taki dźwięk, jak gość widzi, ale jeszcze nie dowidzi. A później jest takie pę. Jak jednak ktoś nas już zauważył. No i on chodzi najprawdopodobniej w kółko. Jak on chodzi w kółko, to nie ma najmniejszego problemu gościa złapać. No i kask ci nie pomógł. Idziemy dalej. No, ale w takim razie gdzie idziemy, co? Dalej na kunia? No, najprawdopodobniej tak. Chodźmy. Wracajmy na konie. A gdzie są konie? Są konie! O, jakie mądre. A konie to podobno w ogóle są mądre. Hops. Jadym. Ciekawe, czy tutaj przejeżdżała nasza Eli. Bo jak na razie... Hops. Dziękuję. Jak na razie tutaj tego nie widziałem. O, są jakieś ślady. Ale że niby co, przejechała wcześniej przez bandytów? I jej nie zauważyli? Ślady prowadzą tam. Mam nadzieję, że jej nie dowali. Właśnie. O to chodzi, tu jest pełno bandytów. I ona przejeżdżała kurde przez ten. Przez środek obozowiska praktycznie. Albo jakiegoś posterunku czy czegoś. Uważaj na drzewa. Ej, Joel. Gdzieś ty pojechała, mała, co? Coś ty zrobiła, coś ty najlepszego zrobiła. Mogłaś uratować ludzkość, a teraz mi tutaj sprawisz jakieś fochy.
A może być też, może chce być też traktowana jak normalna dziewczynka. Chociaż raczej dziewczynka nie. Patrz, jak koło kobieta domu. Teraz. To nasz koń. Musi tu być. Aha. Dobra. No pewnie tu będzie pełno bandytów. Teren wydaje się czysty. Przywiązać konia pewnie, tak? Jak Red Dead Redemption. Nie? Dobra. Teren wydaje się czysty. Zaraz zeskautujemy i zobaczymy. Eli? Sprawdźmy. No najprawdopodobniej teraz nic nie wyczaje. Prawdopodobnie teraz nic nie wyczaje, ale nagle później wyskoczy mi pełno typów na twarz. Tu nie ma nikogo. W ogóle zauważyliście, że Ellie w tym swoim zachowaniu przypomina trochę tą córkę Joela, którą poznaliśmy na samym początku gry? Zdążyliśmy poznać ją tak dobrze, że stwierdziłbym, że właśnie zachowuje się bardzo, bardzo podobnie. Na lajcie, wiecie, wyluzowana. Tylko tamta nie przeklinała. Dobra, rozróbę, coś zrobię, kurde, poprzewracam krzesła. Co to było? Słyszeliście? Czy mi się zdawało? Dobra. Jezus, szczury. Tu mam kuchnię. To pełne. O. Puszka, super, mamy prawie full HP. Tutaj mamy saletrę. Niby saletrę mamy pełną. Bomba dymna, to mi się nie przyda w takim razie. Tutaj. Amunicja. Pełna. Muszę sobie powiększyć te magazynki, bo niby mam wszystko, ale kurde, z tymi magazynkami jest naprawdę problem. Z pojemnością tych magazynków. Przechodzę koło tyle takiej ilości naboi, a nie mogę ich podnosić, bo niby mam pełny magazynek. Dobra, Eli, gdzieś ty się skryła, co? Eli! Mała. O! Chryste. Mam dla ciebie nowy komiks. Gdzie jesteś? Stąd gdzieś dobiegał kurna głos. Jak połączone pokoje. O, komputer. Laptop jakiś. To nie. No. I serio, będzie w ostatnim pokoju, który kurde będę nawiedzał. Na pewno. Wow, ile tu jeszcze pokoi jest. Otwarta, łazienka. W łazience pewnie nic, chociaż o, super, szmata. Szmata i alkohol. To w takim razie mógłbym sobie zrobić apteczkę. To się przyda? Jeszcze trochę alkoholu. Dobra, co my tutaj mamy? Tam byliśmy. Mamy dwoje drzwi. Pewnie ona będzie w tych ostatnich. Bo tutaj kolejna łazienka. Kurde, ile tu łazienek może być na piętrze? I tutaj? Tylko tym się musiały przejmować? Chłopcy? Filmy? Założyć dziś sukienkę czy spódnicę? Dziwne. Wstawaj, zbieramy się. A jeżeli odmówię? Rozumiesz, ile warte jest twoje życie? Ha? To, że uciekłaś i bez sensu ryzykowałaś, to było cholernie głupie. Więc chyba oboje jesteśmy sobą rozczarowani. Czego ty chcesz ode mnie? Żebyś przyznał, że chciałeś się mnie tylko pozbyć. Tommy zna ten teren. No. Przestań pieprzyć! Przepraszam bardzo, ale jemu ufam bardziej niż sobie. Możesz przestać chrzanić? Czego ty się tak bardzo boisz? Że mogę skończyć tak jak sam? Nie mogę się zarazić i potrafię o siebie zadbać. Ile już razy mogliśmy zginąć? Przecież jak dotąd jakoś sobie radzimy. Ale jeszcze lepiej poradzisz sobie z Tommym! Wiesz, że nie jestem nią. Co? Maria powiedziała mi o Sarze i... Eli? Łazisz po piekielnie cienkim lodzie. Żal mi twojej córki, Joel, ale ja też straciłam bliskich. Nie masz prawa mówić mi, co to jest strata.
Wszyscy moi najbliżsi albo poumierali, albo mnie opuścili. Wszyscy... kurwa, poza tobą! Więc nie mów mi, że będę bezpieczna z kimś innym, bo prawda jest taka, że będę się tylko bardziej bać. Masz rację. Nie jesteś moją córką. A ja nie jestem twoim ojcem. Dlatego każdy pójdzie w swoją stronę. Zbierajcie się! Mamy towarzystwo! Widziałem dwóch. W środku jest ich już więcej. Nawet nie dali mi kurna skomentować takiej sytuacji, która tutaj teraz zaszła. Powiem wam, że... bardzo, bardzo źle postąpiłeś, Joel. Uwierz mi. On się cholernie boi brania odpowiedzialności chyba za kogokolwiek innego i cholernie boi się przyznać, że kogoś mu jednak brakuje. W ogóle nie wspominał o Sarze. W ogóle. Głupot tam. O. Ło. Jeszcze mi się udało go chyba po cichu. Czy nie? Udało mi się go po cichu załatwić? Najprawdopodobniej tak. Kurde, Joel jest naprawdę idiotą. Jak on może nie widzieć, że kurna tej dziewczynce zależy na tym, żeby być z nim? On... szkoda gadać. Zobaczymy, jak to się potoczy. Jedyne, czego możemy być pewni, to na pewno w tym momencie... nie pójdą w swoją stronę każdy. Trzymaj się z tyłu. Mamy dwóch. Nie, trzech. Kolejnych trzech. Wypadałoby je to rozwiązać znowu pokojowo i trochę po cichu. Nie wiem, czy ktokolwiek tutaj wbije na górę. Mamy tak, pistolet, shotgun. Na dole, pistolet. Dobra, mamy ich trzech, więc niestety... nie będzie to takie proste. A co jakbym... wejdzie tu ktoś? Ciekawe. Nie, niestety. Niestety. Więc trzeba ich rozwalić jakoś inaczej. Nie wiem, czy mi się to uda. Najpierw trzeba zejść z tych szumnych schodów. No. Dobra, mamy tutaj jednego. Nic, a u ciebie? Nie da rady chyba tego rozwiązać po cichu. Jest ich za dużo i za duże są tutaj przesmyki i korytarze. Jak jednego złapię, to reszta mnie zobaczy na pewno. Chociaż. Może się jako dogadamy, co? Nie. Jednak nie. Dobra, to się udało, ale totalnym fuksem, bo nie wiedziałem, że on tutaj wejdzie. Myślałem, że będzie chodził w kółko. Dobra, i mamy dwóch. I tych dwóch, kurde, niestety chodzi jeden za drugim. Dobra, on gdzieś wylazł na zewnątrz? Nie, do jakiegoś innego pokoju wlazł. Dobra. Panocku. Szukaj dalej. Szukajcie. A może znajdziecie. Fajnie by było to rozwiązać po cichu. Z tego względu, że... a może ten tutaj też przyjdzie?
Nie, niestety. Z tego względu, że wtedy nie musielibyśmy walczyć z resztą. No nie chodźcie razem. Głupie pałki. Jeden w drugiego w tym momencie obserwuje. Nie chcecie przyjść do kuchni, nie wiem, kawę, herbaty, coś tego? Nie? Nie, oni chyba są ustawieni na patrolowanie tamtej części domu. W sumie jakbym się uparł, to mógł do tamtego podejść, a nie, ten jest tutaj blisko. Kurde. A nie mam nawet czym zwrócić ich uwagi. Nie wiem, podrzucić jakąś cegłę czy butelkę. Szukajmy dalej, no szukajcie dalej, szukajcie. No i lezą jeden za drugim, no nie, głupia sztuczna inteligencja. Albo dobra, przynajmniej, nie wiem, osłaniają się czy coś w ten desen. Dobra, idziemy, zobaczymy co to będzie. Schowam się tutaj. O, fuck. Gdzie on się podział? No i mogłem poczekać. No jeden za drugim idzie, no. Stary, nie rób teraz żadnych głupot. Dobra. Gdzie jest ten następny? Boże. Dobra, udało się. Na totalnym fuksie. Nie ma nikogo w pobliżu? Nikt nie przychodzi? Nikt. O nie, to Tommy. Okej, dom jest czysty. Ale mnie wystraszy. Wracajmy do koni. Dobra, gdzie jest Ellie? Jest, chodź mała. Czysto. Może ci pomóc? Mam radę. Dzieciak zdąży na dobranockę. To gdzie to laboratorium? Na końcu miasta. Uniwersytet Wschodniego Colorado. Bighorns. Eli, zejdź z konia. I daj wodę Tomiemu. Tego sobie zostawię, jeśli nie masz nic przeciwko. No już, nie będę się powtarzał. Co ty robisz? Trochę się przestraszyłem twojej żony. I nie chcę, żeby mnie załatwiła. Przepraszam, że ukradłam ci konia. Wróćmy chociaż do miasta i przegadajmy sprawę. Znasz mnie. Wiesz, że podjąłem decyzję. Uniwersytet Wschodniego Colorado. A to laboratorium jest gdzie? W gmachu badawczym. Wygląda jak wielkie lustro, nie przegapisz. Opiekuj się swoją żoną. Jest tu dla was miejsce. Wiesz. Jedziemy? Tak jest. Adios, braciszku.
tracisz piłkę. A po zdobyciu 10 yardów ponownie zyskujesz prawo do pierwszej próby? Pierwszy down, zgadza się. Rany, pogmatwane to. Jak zagrasz parę razy, wszystko się wyklaruje. Proszę, proszę. Czyli jednak wszystko się tutaj ułożyło. Czyżby Joel przejrzał na... Carlos, co to było za imię? Trzeba to było przedyskutować z Tomim. Carlos. Trzeba... Skakuj na koniec. Co, mam coś jej? Coś? Nie? Tego? A, mam dalej jechać? Albo zostawić tu konia? Nie wiem, bo może konia mi zabiją. Nie wiem za bardzo. Czyli Joel chyba przejrzał na oczy. I dobrze. I dobrze. Okej. Żaden z tych budynków nie przypomina lustra. Pojedziemy do centrum miasteczka. Stamtąd rozciąga się widok na większość kampusu. No to jedziemy. Mam dziwne wrażenie, że tu jest zbyt cicho. Zbyt cicho. Oho, mamy jakiś uniwersytet, przynajmniej to tak trochę wygląda. Tam w oddali. No dobrze. Przeskoczę? No, przeskoczę. Dobry konik. Po schodach też wjedzie? Wjedzie, piękny konik. Dobra, co my tutaj mamy? A nie, tam dalej chyba jest jakiś uniwersytet czy coś. A, tutaj jest zabarykadowane, niestety. Tutaj przy... Hej, tam! Tego szukamy? A. Faktycznie wygląda jak wielkie lustro. No, ale raczej tam chyba kuniem nie wjedziemy. Tak mi się zdaje. No. Jeszcze do mieszkania może wjedziemy tutaj, do domu. Do budynku. Jak myślisz, ilu ich tu jest? W sensie świetlików. Nikt nas nie wita. Trzeba mieć sporo ludzi, żeby prowadzić taką operację. Myślisz, że tam będą ludzie w moim wieku? Nie jestem pewien. Nie sądzę, raczej chyba nie przyjmują świetlików w takim wieku. Nie wiem, zobaczymy. No i zamknięte drzwi. Teraz zobaczymy, czy da się coś z tym zrobić. Zostanę z Carlosem. Zostań. Tworzymy? Oho. To chyba biegacze. Zostań z koniem. Pójdę sprawdzić. Jesteś pewien? No nie. Nie chcę, żeby się spłoszył. Zaraz wracam. I sam mam zostać, tak? Sam mam zostać z biegaczami. Co za niefart. Tam ktoś... No, ktoś majstrował przy tej bramie. Okej. Mamy trochę dodatkowych rzeczy. I nowa broń. Nieźle. Jakiś prototyp czy coś? Pewnie na gras. Miotacz ognia. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, zaraz. Sześć. Sześć tych brzydali. Nie, dobrze. Pewnie jak tutaj będę coś próbował majstrować. Jakaś notatka. Co to? Notatka ze ściany. Musieliśmy zabarykadować drzwi prowadzące do generatora na górze. Proszę, korzystajcie z niego oszczędnie. Kończy nam się benzyna. Co jest? Co jest to? Pewnie tego pożałuję. Nie ma prądu. Aha, okej. Okay. Czyli po nitce do kłębka. Tak myślałem. Nie ma prądu. Spróbuję włączyć zasilanie. Dobra. Ale to nie będzie, myślę, takie proste, zwłaszcza, że tam jest aż 6 biegaczy. Dlatego wiecie co? Ja wam wszystkim bardzo podziękuję tutaj za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach, w kolejnym odcinku z The Last of Us. Dzięki za wasz czas. Jeszcze raz, jeżeli wam się podobało, to wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Na razie, cześć.